tutaj mam dyktafon, żeby się nagrały te dźwięki. Tak, oczywiście. I tam, ale ty mówisz, że tam miałeś od 16 odczyt? Bo 1,6, no. Tu nie z powrotem spadł. No ale tu nie powinien być taki odczyt, już tu nie ma nigdzie żadnych tych takich zakłóceń. 16. Ciekawe. W ostatnich filmikach normalnie to było 5 razy, wszystko to nagrane, wiesz? 5 razy i to jak właśnie podchodziłem tutaj do amowy, tylko to w tamtym, tutaj i zaświecił na czerwono i trzyma i ten, to nagrane też, wiesz? Tylko żeby to uruchomić, tamte filmiki. No w szoku, ja mówię, no to jak ostatnio, że tam tak jakoś powiedziałem. Mhm. Jaki masz to odczyt? Ty, ale jest coś chyba zawyżony, mi się wydaje, nie? Na tym nie pokazuje nic, czekaj, zobaczę przez to. Idziemy do wszystkich teraz trzech, wiesz? Mm-hmm. Do tamtych i do tamtego. Dobra, poczekamy tu chwilę. Mm-hmm. Zawsze jak z kimś przyjdę, tam ostatnio przychodzę, idziemy do tego szukać. Tam... No, możesz tu ten przyświecić na darko. O, czekaj, widzisz? Widziałeś? Daj znać jeszcze raz. To czekajcie, ja włączę dyktafon. Mówiłem, zieloną, żeby chociaż włączył, nie? Włączył zieloną. No. Dobra, to poczekaj. Błyśnij 5 razy tak wszystkimi. Daj znać. Tak jak ostatnio. Mrygnij 5 razy. Zresztą cały czas to robisz tutaj. Tak samo. Wszystkie. Zapal wszystkie 5 razy. Jeśli mnie słyszysz, zapal tak jak ostatnio, 5 razy. Błyśnij wszystkimi 5 razy. Z parę minut wcześniej mówiłem, żeby chociaż zieloną jedną zapalił. I zapalił teraz. Jedną zieloną tarczę. Zaraz zobaczymy. Czekaj, nie zobaczymy. Bo czasem się tu łączy, jak nie chcesz, to pójdź tutaj. Daj znak, jesteś tutaj. Jeśli tu gdzieś jesteś, daj znać. Gdzieś też tutaj dłużej czekałem. Jest. Dobra, Sebastian, mamy odczyt. Daj znać. Jeśli tu jesteś, daj znać. On się boi, wiesz? No dobra, ale ja wezmę, ale piękny odczyt był, wiesz? Nie, to jest nic. Jakbyś zobaczył odczyt prawdziwy, to zresztą tam na filmikach będziesz widział. I tutaj też. Kamila, potrzebuję tu pomocy. Jeśli tu gdzieś jesteś, daj znać. On jest albo tutaj, mhm, albo tu gdzieś w którym tym. Zawsze i na 5 razy, i 5 razy, i 5 razy. Telefon wyłączyłeś? Mhm. Daj znać. Przeważnie tamta strona, daj jeszcze raz. Daj znać. Jeśli tu jesteś, pięknie mu walnął, Sebek. 5 razy, zamrugaj 5 razy. Błyśnij 5 razy. Pewnie nie wie, co się dzieje, kurczę. Nie, spokojnie. No. Błyśnij 5 razy, tak jak ostatnio. Daj znać. Siedzi się cyka. Ale daj znać, widzisz? Dał. Wiedziałbym, bym linę. Dał teraz ten. To linę bym wziął. Jeśli tu jesteś, daj znać. Zamrukaj 5 razy. Nie, muszę tylko mierzyć. Idę na taki sam. I w każdym bunkrze to samo. Nie? Każdy jedną to samo. Telefon włączyłeś? Mhm. Całkowicie? Kurwa, bo ja mam jeszcze jeden. Chyba, tak? Czy w samochodzie? Mhm. Nie, mam ten. Wyłącz go. Ale to... Mogą wziąć linkę, jakąś drabinkę, cholera. On gdzieś tu jest, mówicie, jak nie tu, i to tak sprawdzone miejsce, przeważnie tutaj, wiesz? Mhm. Zbliża się tu, to on nagle zaczyna swoje, wiesz, swój koncert. 5 razy. Takiego odstępa. A to jest miejscowość Osław, tak? 3, 4, 5, tak? To jest miejscowość Osław, tak? Josław? Grudek? Nie. Nie, Stary Grodków. Stary Grodków, tak? Stary Grodków, lotnisko Stary Grodków. Jeśli mnie słyszysz, daj znać. Zaświeć 5 razy. Zamrugaj 5 razy moim K2.
Mrygnij 5 razy. Ostatnio byłem, to dawałeś znać. Non-stop. To przeważnie sam przychodzę. Teraz ostatnio z kolegą przyszedłem. To nie gra rolę. To też nie chciał, słyszysz? Tam no. Gdzieś 5-6 minut, później mówi, o, kolega mówi, działa. Ja mówię, no musi działać. I też 5 razy. Ja się później pytam, mówię, no bez, bez radia duchów nie dowiesz się ani słowa. Ani zaraz się dowiemy. Ja mam tu urządzenie, zaraz moment. Daj znać. Jesteś tutaj? Co tu masz? Jesteś tutaj? Daj znać. Albo pójdziemy za drugiego boka. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Ja już zabrugał i nie wiem, albo on co, na zewnątrz by wyszedł? Albo tu, bo przedtem mrugnął tu zielono, tak jak mówię. Wcześniej, tak z 3 minuty wcześniej powiedziałem, zamrugaj chociaż jedną zieloną. No to błysnął po czasie. I teraz tutaj właśnie przyszedł. Zaraz zejdziemy tu jeszcze raz. Jesteś gdzieś tutaj? Daj znać. Nie daj się prosić. Mrygnij chociaż żółto. Jeśli tu jesteś gdzieś, daj znać. Jest, 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 no. Widziałeś? Dobra, odbieramy Cię, w porządku, dziękujemy za sygnał. A zaświeć wszystkie 5 razy. 3, 4, 5, no. Tak jak mówiłem, albo wszystkie zaświeca, albo do żółtego. No. Zobaczycie na filmikach. Tak, 5 razy. Albo pełny i zaraz zobaczymy, bo on się Kamila umiesz filmować. On się dopiero, słuchajcie, on się dopiero rozgrzewa i zaraz będzie pełne. On jak się przyzwyczai do nas, wiesz, to będą pełne. Na full i 5 razy. Zamrugaj teraz wszystkimi 5 razy wszystkimi na czerwono. Mrygnij tak jak ostatnio. Jak się rozgrzeje, to będzie dopiero manifestacja, zobaczycie. Nie wiem, czy da radę uruchomić te filmiki, co nagrywałem, ale tam to jest, i to w tych miejscach, właśnie tutaj. Jeden jest tak nakręcony, drugi tam przed tym, jak 5 razy mrugał. I w biały dzień, teraz ostatnio też byłem w biały dzień. Byłem z kolegą, ale on chodził z wykrywaczem, taki Krzysiek z Kolnicy. Też tutaj samochody postawili koło tego. Tu, gdzie te nasze stoją. Poszedł wszelki z wykrywaczem, ja sobie się sprawdzę tutaj. No i włączyłem właśnie telefon. Dobra, to trzeba zrobić. Czy w tym dużym bunkrze gazowali ludzi? Błyśni. Daj znać, mrygnij wszystkimi. Tamtym, gdzie pójdziemy, ten inny bunkier, pierwszy dojemy, bo tam faktycznie Sobek? Pod koniec wojny gazowali Polski. No, my to źle robimy. Sobek, możesz jakoś stanąć tu koło mnie? Słuchaj, stań tu. A może się odsuńmy, może tu do wejścia, co? Żeby on miał tu luz. Bo może być teraz na zewnątrz. Teraz na zewnątrz. No właśnie. Ale to ja go tu zwabię zaraz. Bo można podpalać do tych biur. Na zewnątrz. Daj znać? Jesteś tu na zewnątrz, daj znać. Zamrugaj. Jeśli jesteś, zapadź za parkę lampki. Tam powinien wiedzieć, co się dzieje, bo zamieszanie, gdzie teraz tu wołają, jak do tam wołają. Dobra, to teraz może się ściszmy, ja tu zacznę teraz i wiki, dobra? Tak, żeby coś na mikrofon zostawił, ok? Cały czas nagrywam. Ty też nagrywasz? Cały czas. Tylko ja dzielę filmiki, te dźwięki. Gdyby nie było jeden, wiesz, dwugodzinny. To może tam gdzieś położymy twój mikrofon. To trzymał w ręce, prawda, nieruchomo. Aha, czy będziesz trzymał w ręce? No w razie czego, jeden tam nie będzie, drugi tu. Dobra, to uwaga, zaczynamy. Romek, jakby sygnał poszedł, to daj mi znać, ja już go zaczynam wołać tutaj. Jest u mnie. Jest u ciebie? Tak. Dobra, słuchaj. Przejdź tutaj do tego dyktafonu i tam zostaw nam wiadomość. Tutaj ja tutaj, widzisz? Ja tutaj takie urządzenie dla ciebie zostawiłem. Jak się zbliżysz tutaj i coś powiesz, to ja będę w stanie ciebie usłyszeć. Dobra, Sebastian, cicho.
Jesteś tutaj, to proszę zostaw nam wiadomość do tego pudełeczka. Zrób to teraz. Czy zrozumiałeś nas, co my do ciebie mówimy? To jest takie specjalne urządzenie. Jak się tutaj do niego zbliżysz i wypowiesz jakieś słowa, to my będziemy w stanie ciebie zrozumieć. Czy nas rozumiesz? Proszę, daj tam znać, zamrygaj mi tam. Czy rozumiesz nas, co my do ciebie mówimy? Przyszliśmy się z tobą skomunikować. Proszę, zbliż się tutaj do tego urządzenia i zostaw nam wiadomość, jak możesz. Ale to ciekawe, bo najpierw... Słuchajcie, słuchajcie, no. W tym ciągu jest, może tu więcej idzie, wiesz, że co chwilę tutaj przedtem błysnął i teraz jak dałem tak, przecież w tą stronę, co myślę, może któregoś jeszcze natrafię, to w któregoś trafiłem i zamrugało znowu. Ale co ciekawe, że najpierw u ciebie zamrugało, a potem tam zamrugało. Ale słuchaj, słuchaj. No to czyli może zostawić wiadomość. Dobra, ale... Dałem no. Znać, a ty mówisz, że u ciebie znowu zamrugało. Okay. Jest. Tam trafię. Widzisz? No. Tam gdzie idzie, przechodzi, wiesz, i od razu jest tu. Pa, jest, pa. Jest. Gdzie jesteś? Nie widzę. Gdzie masz ten? Tu. Tutaj. No, tu masz. Tak by przechodziło. Nic tu jest albo więcej, bo tutaj tyle namordowali ludzi, że może być tu więcej, wiesz? Dobra, okej. Okay. Teraz spróbujemy go jeszcze skusić tam. Możecie być ciszej? Dobra. Jeżeli możesz, to proszę, zbliż się tam do tego urządzenia i zostaw mi wiadomość. Ja się próbuję z tobą skomunikować. Jesteś tutaj? Daj mi sygnał, jeżeli jesteś tutaj i powiedz tam coś do tego mikrofonu. Tu jest? Zobacz, Irek. No widzę. Odeślij go do mnie. No, chodź tutaj. Ja ci pomacham. Patrz, Kamila, tu na ten. Chodź tutaj. Chodź tutaj do nas i proszę, zostaw nam tutaj wiadomość. Tu jest takie urządzenie, zapraszamy cię. Jeżeli się do niego zbliżysz, to ja będę w stanie ciebie zrozumieć. Wystarczy, że tam coś powiesz. Powiedz tam coś do tego pudełeczka. Zamrygaj mi dwa razy tam na ten miernik. Samo bez powodu nie mruga. Skoro tu mrugnęło u niego i u ciebie tam, to by coś było, nie? Tak. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, wiatr zawiał. Proszę, jeżeli możesz, to zbliż się tutaj do tego urządzenia i zostaw nam wiadomość. Czy ty mnie zrozumiałeś, co ja mówię do ciebie? Proszę, zrób to teraz. Albo ten
Czy ty mnie rozumiesz, co ja mówię do ciebie? Daj mi tutaj sygnał na ten miernik, to ja będę wiedział, że tutaj jesteś. Czy mnie zrozumiałeś, co ja mówię do ciebie? Tak, tu się zbliż do tego urządzenia i zostaw mi wiadomość, a ja dzięki temu będę w stanie ciebie zrozumieć i usłyszeć. Jesteś tutaj, to proszę, zbliż się tutaj do tego urządzenia i zostaw mi wiadomość. Zaraz. Jesteś tutaj gdzieś, to weź mi zamrygaj na ten miernik. Daj mi dwa sygnały. Przyszedłem się skomunikować z tobą. Chciałbym, żebyś mi zostawił wiadomość. Jesteś tutaj, zamrygaj mi tu na ten miernik. Na zewnątrz. Spróbuj nam tam zostawić wiadomość. Powiedz nam, jak masz na imię. Zbliż się tam do tego pudełeczka i zostaw nam wiadomość. Romek, weź ty powiedz tam, żeby się zbliżył i powiedział coś. Jeśli jesteś tutaj na zewnątrz, idź w stronę światła. Tam, gdzie są dwa światełka, tam jest dyktafon. Możesz zostawić nam wiadomość. Zostaw wiadomość. Jak się nazywasz? Czy byłeś żołnierzem? Czy byłeś stąd? Kiedy zginąłeś? Cokolwiek powiedz. Postaramy się to odtworzyć i w jakiś sposób ci pomóc. Czekamy na wiadomości od ciebie. Tam proszę, zbliż się do tego pudełeczka i zostaw. Powiedz coś i my będziemy w stanie ciebie potem usłyszeć. Czy nas zrozumiałeś? Zamrygaj tam dwa razy. Daj sygnał dwa razy, jeżeli nas rozumiesz. Jesteś tutaj jeszcze? To proszę, zbliż się tam do tego urządzenia i daj sygnał dwa razy. Zrób to teraz. Ale on na pewno. Nie, musimy chwileczkę, poczekać. Coś teraz przestało to. Albo poszedł w dół, albo no nie wiem. Właśnie dziwne, wiesz, jak zeszedłem tam niżej, albo tutaj, jak tu niby dawał znać, ale jeszcze tutaj, jakby ktoś jeszcze był tutaj, oprócz tego ducha, nie? Tak jakby dochodzili, wiesz, że coś się tu dzieje, no to się tak zgromadzili. Machnąłem ręką tu w tą stronę bardziej, znowu następnie, na czerwono. Tak by. Takie jakieś zgrupowanie robili. A co tam przed tym się tak wydarło? To jakieś koty były? Nie wiem, jakieś koty albo coś takiego. To też takie dziwne było. Duchy zdziczały, nie? Mhm. Ja wiecie, poczekaj, jakbyś tutaj druga godzina, czy któraś, to zobaczy, co się widział. Ja słyszał, jak ktoś idzie tam, tak do my, czy ktoś tam idzie z boku, a świecisz, nie widzisz. Nie boisz takie słychać kropi? Nie. Ja, słuchajcie, kiedyś byłem za Kolnicą, to jest 5 km w stronę następnej wioski. Romek, bo szkoda czasu, wiesz, ja go próbuję nagrać, nie? Spróbuj go jeszcze skusić jakoś, a my... Ja to będę... Daj znać jeszcze raz. Kamila, zgaś światło. Przestało, że nie mam światła, nic. Cześć, Lars, wisz malinki. Samochód przyjeżdżał, on zaświecił wszystkie na czerwono.
Tak by się przemieścił koło mojego kamera. O, jest, o, jest, jest, jesteś. Jest. Wiemy, że tu jesteś. Wiemy. Właśnie widzisz, tu jest ten róg taki. I tutaj najbardziej daje. A tu właśnie były wzdłuż baraki, wiesz? I było pełno lejów po bombie i w jednym lejów jest zakopany. A to było, czy to tu jest? Tutaj teraz młodnik posadzili, wiesz? No. A były baraki. No. I ten. I było pełno lejów, jak było lotnicy ruskie. Ruskie i Amerykanie chyba bombardowali całe to. Dobra, spróbuj powiedzieć, żeby dał znać. Daj znać jeszcze raz, bo musimy się zbierać jak na dzisiaj. To już będzie koniec. Cieśla z Wisły Malinki, daj znać. Jesteś tutaj? Zaświeć jeszcze raz. Zapal te obydwa K2 na czerwono. Na pewno gdzieś tutaj jest i to bardzo blisko. Było, i tylko dwa naraz były do końca. Tak, na czerwono. To nie był znaczek jakiś tam. Nie, właśnie mówię, dlatego to jest potwierdzenie, że jak ja tutaj przychodzę, jestem sam, widzisz, patrz, widzisz? Widzisz, co ja mówię? Jak ja zaczynam coś mówić i on mi potwierdza, że jak ja przychodzę tutaj sam i zadaję mu pytania, on odpowiada cały czas na pytania twierdząco, wszystkie zapalając lampki na czerwono. Dobra, to zadaj mu pytania. Jesteś tutaj, Cieślar? Jesteś tutaj z nami? Jest. Jesteś, wiedziałem. I tak właśnie on odpowiada, ale full na czerwono, za każde pytanie odpowiedź daje. Aha. Biały dzień. To rozumiesz nas, co my do ciebie mówimy, tak? Cieślar, daj nam sygnał. Daj nam sygnał. Zaświeć jak przed chwilą wszystkie na czerwono, albo na żółto. Mrygnij chociaż jedną. Coś mu przeszkadza. Jest. No. Rozumiem. Dziękujemy. Ale patrz, na jednym do kołka do końca. No, ale to też na niektórym, bo bliżej może stoi albo coś takiego, ale widzisz? No to bardziej z lewej strony od Irka jest. Dobra. Ja to wygląda. Skoro jest blisko siebie. Zależy, z której strony chyba stoi, czy coś takiego. No, ale patrzcie, też to jest dziwne, na przykład jak robią ten, jak robią Amerykanie, nie? Mają trzy albo ileś ustawione. I tylko któryś jeden się odezwie, nie? Tylko jeden. A w jednym pomieszczeniu i tak gdzieś w odległości półtorej od siebie są ułożone K2, bo już patrzyłem na te filmiki. Dobra, zaczynaj. Skuś go. Daj znać jeszcze raz. Jest. Jesteś tu na pewno? A będziesz rozmawiał, jak będziemy mieli Radio Duchów? Chciałbyś coś powiedzieć? Daj znać. Czy chciałbyś coś powiedzieć nam? Cześć, Radzisy Malinki. No to już wiemy, że tutaj jest, tak? No. Że jesteś. No to zbijamy się i idziemy. No czekajcie, jeszcze 9 minut mi zostało. Czy są tutaj jeszcze inni partyzanci? Są. Widzisz? Patrz, widzisz? Bo teraz tam jest jaki ten, jak ja byłem tam, za każdym razem uciekasz na czerwono świeciło, tu przed bunkrem, o. Widzisz? Potwierdzam. Widzisz teraz? Czy tutaj w tym miejscu zostałeś zamordowany? Tu gdzie stoimy, tu tak, gdzie jesteśmy. Niedaleko stąd jest lej po bombie i jest tam twoje ciało, tak? W 46 cię zamordowali? Daj znać? Nie. Nie zamordowali, bo to jest na tym. Tylko czy teraz zamordowali cię w innym miejscu? Gdzieś niedaleko nas jest lej po bombie, tak? Tu gdzieś stały baraki? Daj znać? Niedaleko od nas stały baraki. Rząd baraków, a za jednym jesteś pochowany. W leju po bombie. Daj znać. Mi się chce to odpowiedzieć. To urządzenia może przeszkadzają. Ale odpowiadał, wiesz? Normalnie tak jak pytałem, zadawałem te pytania. No. Potwierdzał. Co każdym razem potwierdzał. Bialusieńki dzień, nie noc. Biały dzień. Gdzie masz mela? No. Jesteś tutaj jeszcze? Daj znać. Włącz go. Włączony? Trzymasz? Trzymam. Czy jest was tutaj więcej partyzantów z Baraniej Góry? Czy jest więcej was tutaj gdzieś? Po tamtej stronie, od strony bunkra? Tak, patrz, widzisz? Tam, gdzie znaleziono orzełka, tak? Daj znać. Czy tam jest was więcej? W tym wielkim baraku za leśniczówką, tam was wysadzono, tą drugą grupę. Jest coś o tym? Daj znać. Bo Cieślar był z pierwszej grupy, którą tam wymordowali 70 koło tego,
koło tego sadu, widzisz? Widzisz? On potwierdza to, co ja mówię, koło tego sadu. On był z pierwszej grupy. Jego z tej pierwszej grupy przyprowadzili we dwóch cieśle z Gęborskim. Tu zastrzelili. Patrz, on, jest. On wszystko potwierdza to, co mówię. A drugą grupę za parę dni przywieźli i wysadzili właśnie tam w baraku. A trzecią grupę w Barucie. Trzymaj tego mela. Zresztą wszystko potwierdza. Stara się zawsze to, co mówię, potwierdza, wiesz? Jesteś tutaj, daj znać jeszcze raz. Wiesz, jak mu tak zadajesz pytania, to ten, ale jak tak pobocznie, nie, to zaraz ci daję, jak opowiadam coś, historię. Tutaj, tak, to on potwierdza. On to, tak, on potwierdza, jak mówię do kogoś na przykład, nie, to opowiadam coś, to on się wtrąca i zaraz to potwierdza, co mówię. No, mów jeszcze do niego. Słuchaj, to pierwsza grupa została wymordowana w sadzie. Tak. W sadzie, wiem, to już wiadomo. 70 osób w jednym dole przy budynku, 39 ciał i w altanie 30 ciał. Tylu partyzantów z pierwszej tej grupy. Dobra, konkretnie wal do niego, żeby doznać. Daj znać jeszcze raz na koniec, bo już musimy iść. Musimy się zbierać, kiedyś jeszcze tu przyjedziemy. Będziesz chciał rozmawiać z nami? Daj znać. Czy wiesz, że Jan Przewoźnik tam leży niedaleko torów? Daj znać. Bo Jan Przewoźnik był zabity w tym dniu, co jego zabili. No, mów do niego tak, żeby go skusić, no, żeby on zaczął mówić. Jego tutaj przyprowadzili, tu dokonali tej egzekucji, a później gdzieś za 3 godziny przyjechał Jan Przewoźnik i też go tam zabili za tym, wiesz? Dobra, wal do niego tak, żeby go skusić, żeby on jeszcze raz dał na sygnał, no. Czy w tym sadzie tą pierwszą grupę zamordowali? Tak. Tak. Widzisz, od razu. Mamy jeszcze 5 minut. No to... Ilu was tam było? Około 70 w pierwszym transporcie? Daj znać. Czy więcej było? Więcej było, widzisz? No, bo tak mówią, że 60-70 osób, a ja wiem, że ponad 70 osób, wiesz? 70 z groszami. Patrz, daje, daje. Widzisz? Tak. I tak widzicie? Mówię cały czas, że on, jak opowiadam do kogoś jakąś historię, on potwierdza, że to tak, ta prawda. Czyli tam mamy szukać pierwszej grupy w sadzie, tak? Za torami. Koło Zacisza, daj znać. Tak, przyjechała ta 20 tych ubeków nad ranem, żeby otoczyć cały ten sad. 4 minuty, gdzieś, dobra, odzywa cały, się. Wal do niego, sad, wal do niego cały czas. Cały ten sad otoczyli i z samego rana dwóch rzuciło tam granaty, rozebrali ich do naga, wiesz, i w dwóch mogiłach w tył głowy nago rozstrzelali 70. Dobra, 5 minut. Ubecy. W 1946 roku. Romek, zadawaj mu, ja mam 4 minuty jeszcze. No, jesteś dawaj. Tutaj? Daj znać na koniec. Cieśla, rozwisu malinki, daj znać na koniec. Bo wiemy, że tutaj jesteś, bo cały czas się odzywasz do nas. Zamrygaj na koniec po góralsku, hej. Daj znać. Znaczy jak na złość, nie ten. Cieśla, czy ty nas słyszysz? Daj znać. Słyszy nas, tylko... Chociaż... Dobra, wal do niego. Jak nie chce z nami rozmawiać, to pójdziemy zaraz do jego kolegów, tutaj koło bunkru. Na pewno któryś się odezwie. A spróbuj mi jeszcze jakieś pytanie zadać. Cieślar, czy ktoś tam da nam znać po tej drugiej stronie drogi, jak tam pójdziemy? Lewo. No za drogą tam jest dużo sygnałów właśnie. Już nie chcę nic nam powiedzieć. No zadawaj mu jeszcze pytania, zadawaj. Daj na koniec znać, że tu jesteś na pewno. Cieśla, rozwisy malinki z oddziału Bartka. Błyśnij na czerwono. Zapal te 2K2. Nie chcę. 4 minuty. Nie ma siły albo. Chodź, przesuniemy tam. Poszedł sobie. Nie w prawo, tylko w lewo chodźcie, bo tutaj było coraz gorzej. Jesteś tutaj? Cieślar? Jeśli się w lewo, to było lepiej wszystko. On tak właśnie na tym zakręcie, na tym samym zakręcie gdzieś tutaj jest. Na pewno gdzieś tu jest.
Gdzieś tutaj właśnie jak przyjeżdżałem tym... Dobra, to pytaj go teraz. Pytaj go, bo ja mam 3 minuty. Jak wysiadałem tutaj z samochodu, zawsze dawał w dzień. Na czerwono wszystko świeci. Dobra, Romek, wal do niego po imieniu teraz. Cześć, Larwisy Malinki, daj znać. Daj znać na koniec, że tutaj jesteś. Nie da, jak na złość. Jesteś tutaj na pewno? Daj znać, bo już wiemy, że jesteś. Błyśnij tymi kontrolkami. Czyli najwięcej się działo kiedyś tutaj na tym zakręcie. Mhm. Tu w tym miejscu, gdzie jesteś. Jest. Jest, na koniec dało znać, widzisz? Daj znać jeszcze raz. Zapal wszystkie na czerwono. Zapal wszystkie na czerwono. To się działo tu na zakręcie, tu gdzie teraz stoimy, tu gdzie jesteśmy. Tutaj wzdłuż drogi, w stronę leśniczówki były baraki. I tu najwięcej ludzi wymordowano. I po drugiej stronie to samo. Po drugiej stronie, no cały czas na czerwono. Jak tylko zapytasz o górali z Baraniej Góry, od razu wszystko, biały dzień. Gdzie tam, po drugiej stronie? Tak, tam z boku, naprzeciwko tego bunkra. Tam, gdzie właśnie znaleźli tego orzełka z 1939 roku. Mhm. Dobra, to powiedz mu jeszcze, żeby ci dał znać, 2 minuty. Dasz nam jeszcze raz znać? Czy idziemy do twoich kolegów, mamy pójść? Daj znać. Zadaj jakieś pytanie związane z wojną. Czy w 1946 walczyłeś na Baraniej Górze? Daj znać. W oddziale Bartka? Daj znać. Też na to pytanie też odpowiadał. Ale teraz wiesz... Może to nie on tu jest, może to ktoś inny. Nie, on cały czas tylko na to pytanie odpowiadał, wiesz, na te Cieślara. Jak pytałem o innego, nie wiem, o jakiegoś tam, czy Niemca, czy coś, nic. Ale pytam z powrotem, nie, o Cieślara, daję znać, wiesz. No Cieślar, daj nam znać teraz na koniec, bo my już musimy iść. Cieślar, jesteś gdzieś tutaj, a wiemy, że jesteś. Cały czas imiennie tutaj daję znać. Czy są tu jeszcze jakieś inne dusze? Ktoś chciałby się z nami skontaktować? Jakieś inne dusze? Czy są z tobą teraz inni partyzanci, którzy dają znać tam bliżej bunkra? Daj znać. Czy są inni partyzanci, którzy przyjechali z tobą? Powiedz, żeby na koniec nam zamrygał. Na koniec zamrygaj, zaświeć wszystkie na czerwono. Błyśnij tymi K2. Czy chcesz, żebyśmy tu jeszcze wrócili następnym razem? Tu w tym miejscu razem z tobą. Romek, skuś go jakoś, wiesz? Mamy tu wrócić jeszcze raz? Chcesz, żebyśmy cię odnaleźli? To daj znać. Daj znać. Może nie chcesz, żebyśmy tu byli, żebyśmy tu wrócili. Daj. Nie wracać. Patrz. Mamy nie wracać widzisz, tutaj. Świeć. Mamy być w innym miejscu. Dobra, Romek, na koniec coś mu walni jeszcze. Co ja mogę? Ja dużo nie mogę. No zapytaj go o coś. Czy nas rozumie, co my mówimy? Czy nas słyszysz teraz? Daj znać. Daj znać na koniec, mrygnij, bo już będziemy szli. Jeszcze tych końców to robimy co chwilę. Koniec. I on w końcu mówi, kurczę, no, nie daliby spokój. W takim razie dziękujemy za kontakt. Jeszcze tu idziemy teraz do twoich kolegów. Pozdrowić ich mamy od ciebie? Ona tylko przez drogę, to pewnie co chwilę chodzi tam do nich. O, widzisz, spotkam się.